Rosja i Białoruś stworzą wspólne centrum bojowe. Białoruś i Rosja stworzą wspólne bojowe centrum ćwiczebne. Na terytorium Białorusi ma powstać białorusko-rosyjskie bojowe centrum ćwiczebne sił powietrznych i ochrony przeciwlotniczej, ogłosiło Ministerstwo Obrony w Mińsku. W sumie powstaną trzy takie ośrodki. Oprócz jednego na Białorusi, dwa zostaną utworzone w Rosji. Na terytorium Białorusi planowane jest utworzenie ośrodka wspólnego przygotowania wojsk lotniczych i ochrony przeciwlotniczej. Na bazie tego ośrodka będą przygotowywane załogi samolotów Su-30SM, prowadzone będzie szkolenie białoruskich specjalistów obsługi systemów rakietowych, w które wyposażone są siły zbrojne Rosji, a także wspólne wykonywanie zadań bojowych, poinformowało białoruskie Ministerstwo Obrony. W Rosji ma z kolei powstać bojowy ośrodek treningowy dla wojsk lądowych. W komunikacie wskazano również, że celowe jest utworzenie w obwodzie kaliningradzkim bojowego centrum ćwiczebnego na bazie floty bałtyckiej Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji. Jak poinformowano, decyzje te zapadły podczas rozmów ministrów obrony Białorusi i Rosji, które odbyły się 5 lutego i dotyczyły planów współpracy strategicznej na lata 2021-2025.